jak to się mówi? Kurde, czekajcie, mam to na końcu języka. Ja bym cię kijem nie tknął, więc no, na razicho. Dobra, więc teraz tak. Tą część mamy ogarniętą. Co tu mamy dalej? Zaczarowana ziemia. A jeszcze wcześniej? Śpiąca wioska. No to lećmy na zaczarowaną ziemię. Dokładnie tak. Tutaj lećmy teraz. Demony mroku tkwią w ciemnym lesie, gdy dawno temu zamknął je wielki bohater. Znam gorsze miejsca, w których można by tkwić przez wieki. Cokolwiek tu będziesz robić, nie lisz żab. Ja ponoć słyszałem, że jak się poliże żabę, to ma się brodawkę, ale... Nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Aha. Zaczyna się, proszę państwa. Widzę, że tutaj na grubo zaczynamy. Kto wezwał leśną wiedźmę? A, to ty, Sir Fortescue. Wybacz, panie, nigdy nie poznałam prawdziwego bohatera. Wybacz, to tylko żarcik staruszki. Tak naprawdę bardzo się cieszę z naszego spotkania, Sir Fortescue. Potrzebuję 7 ukrytych w mrowisku kawałków bursztynu. Dostarcz mi je, a dostaniesz specjalną nagrodę. To zadanie to jednorazowa propozycja. Chcesz spróbować? Podejmujemy się. Wybacz, ale czy nie mówiłam, że muszę zmniejszyć cię do rozmiarów owada? A teraz pędź z powrotem. Tak jest, zaczynamy poziom w poziomie. Mrówcze jaskinie. Wiesz, że mrówki używają zapachów, aby orientować się w swojej przypominającej labirynt kolonii? Przybyszom, którzy ją odwiedzają, bardzo brakuje tej umiejętności. Dobra, zdążyłem przeczytać. Tak więc... Zaczynamy. Uciekaj, człowieczku. Gdyby mistrz go znalazł, zgniódłby go jak robaka. Uwaga! Słyszymy zbliżające się mrówki żołnierzy. Ruszaj na spotkanie ze swoim małym Nemesis. Tyle. Więc tak. Zaczynamy poziom w poziomie, jak to się mówi. Będziemy musieli tutaj ogarnąć to i owo. I będę musiał sobie zmienić na... O, właśnie. O, właśnie. Dziękuję za uwolnienie mnie, panie. Mój lud chciałby po prostu żyć w zgodzie z naturą. Ale podła królowa mrówek obieziła wielu z nas. Uratuj mych pobratyńców, panie Fortescue, a otrzymasz sobie tą nagrodę. Okej, dobra. Tu tutaj jednego duszka mamy uratowanego. Trochę śmiesznie wygląda w remake'u, nie powiem, że nie. Proszę, otworzę ci wejście. Świetliki to moi przyjaciele. Oświetlą ci drogę w panujących na dole ciemnościach. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o wspomnienia z oryginału, to pamiętam, że
Mrówcze jaskinie były ciężkim poziomem w miarę. Znaczy nie, no może nie aż taki ciężki. To bardziej pomyliło mi się oryginał z remake'iem. W remake'u, jak pierwszy raz grałem w dniu premiery, to tutaj w ogóle ten poziom to był masakrycznie z framerate'em stał. Magiczny portal został stworzony przez wróżki. Zdaje się, że powstał, żeby uniemożliwić czemuś ucieczkę z tuneli znajdujących się poniżej. Więc tak, tak trochę troszeczkę mi się gęba wydarła. Nie wiem w ogóle od czego. Czy ja naprawdę jestem aż tak zmęczony? Wow, kamloty pospadały. Nice. O! 16% kielichu. Będziemy mieli kielich za ten poziom. Jej! Bardzo fajnie. Bursztyn, 1 z 7. Musimy 7 bursztynu zebrać. I powiem wam tak, nie wiem czy to przez to, że to jest faktycznie... To jest faktycznie, jak to się mówi, remake. Czy po prostu ja tak słabo pamiętam ten poziom. I w remake'u, i w oryginale. Ale ten poziom jest naprawdę, kurde, ogromny. I to oczywiście jest na plus, bo soundtrackowo, soundtrackowo, graficznie, samym pomysłem ten poziom po prostu wymiata. Aczkolwiek nie będę też ukrywał tego, że ma on trochę wygórowany poziom trudności, ale da się to ogarnąć. No, nikt nie powiedział, że będzie całe życie łatwo, nie? Ja powiem tak, lubię łatwe gry, ale też nie lubię za łatwych gier. Lubię jak jest trochę tak wyrównane, wiecie, na zasadzie trochę łatwo, trochę trudno, ale nie żeby było na przykład na maksa trudno i na maksa łatwo, nie? Bo to jednak też jest trochę denerwujące. Ale nie narzekam, póki co jest git. W sumie i tak nam bardzo dobrze idzie i mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że lepiej mi idzie ogrywając teraz tę grę odcinkowo niż na moim premierowym live'ie, nie? Ale to może mi się równie dobrze też wydawać, że mi tak dobrze idzie, bo szczerze nie pamiętam jak mi szło na premierowym live'ie. Na pewno miałem problemy i to srogie. Bo musiałem na nowo przywyknąć do sterowania. Zostało trzy wróżki, czy co to tam dokładnie jest? Musimy uratować. O! Jeszcze tylko jeden bursztyn! No i super, bursztyny mamy wszystkie ogarnięte. Teraz tylko ci aniołkowie, te wróżki. Kurwa, co to dokładnie jest? Ej, serio, bo ja nie wiem. No a tu przy okazji fontanna życia to się podreperuje. Będę miał na fulla. O kurde, nadrobiłem sobie życie. Super. I... Zero.
Mamy 100%. Teraz tylko trzeba kielich zdobyć. I szczerze nie pamiętam, czy kielich był tutaj, czy kielich był w arenie, na arenie, ponieważ tak, tu będziemy mieli bossa. Jeśli odważysz się pójść dalej, dotrzesz do Jezus Maria, jak to creepy wygląda. O. Królowa mrówek ładnie jest dojeżdżana. To mogę od siebie powiedzieć. Tam jest chyba kielich z tego co widziałem. O! Dobrze! Dużo HP zostało zabrane. Super! Trzeba uważać, bo tutaj te kamloty spadają i Daniel może naprawdę, kurde, stracić uszczerbek na zdrowiu. Tyle z królowej zostało. I ze szponów tych okropnych mrówek. W nagrodę pozwolę ci wejść do sali bohaterów. Sam nigdy w niej nie byłem, ale podobno jest tam darmowy bar. No to ładna nagroda. Sala bohaterów czeka, proszę państwa. A niech mnie, przecież to Daniel, władca mrówek. Nie ruszaj się, zdejmę zaklęcie zmniejszające. O, piękny, piękny bursztyn. Trzymaj, panie rycerzu. Może jestem starą wiedźmą pokrytą brodawkami i cuchnącą kapustą, ale zawsze dotrzymuję obietnic. Oto nagroda ode mnie. No jak to się mówi, tyle dobrze, nie? Słowo honoru, jak to się mówi. Uważam, że jest to sprawiedliwe, skoro dotrzymuję słowa. Dobra, kogo my mamy następnego tutaj na naszej liście? Ósmy kielich, kurczę pieczone.
Ale się miotasz w tym kościanym ciele, Fortescue. Widać, że świeży trup. Ja, krucze kopyta, ostatni centaur, nie galopowałem po ziemi od ponad 10 tysięcy lat. Wyświadcz sobie przysługę, Fortescue. Weź mój długi łuk. Jest mocniejszy od kuszy. Może miotać płonące strzały. To prawdziwa broń dla szlachcica. Gratuluję. Nie masz takiego rodowodu jak ja, panie Spóźniarski. Ale jeszcze jest dla ciebie nadzieja. O Jezus Maria, dobra ty tam trzympysk, centaurze jeden. Dobra, walić to. Idziemy stąd, moi drodzy, jeszcze dwa kielichy i będzie koniec tej sesji. A my mamy ledwo godzinę na nagraniu, więc uważam, że to jest całkiem dobry wynik. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się mylić. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem i jedziemy z tym koksem. Jedziemy z tym koksem. Co teraz trzeba tu zrobić? Gdzie my mamy iść? Ładny, kurde, ten. Chciałem powiedzieć przez chwilę, ładny wąwóz. Ale przecież ja platformą lecę do góry. Więc trochę to się... Trochę to się nie ma jak do tego, co przed chwilą powiedziałem. O Jezu. Won. Idźcie mi stąd, paszą won, wy. Plujące jadem. Pełne brodawek, ropuchy. Idźcie mi stąd, takyż! No i jeździ tu leci tu platforma. Kurczę. Odplątaj się, język, nie rób mi takich figli-migli w gębie. No, i jedziemy teraz. Co tu będzie u góry? Tu będzie grzyb. Te żaby naprawdę, kurde, potężny i srogi damage zabierają. To muszę powiedzieć otwarcie. Tu będzie runa w którym z tych. No jak ja mam się, kurde, obronić przed tymi pazurami zasranymi? Runę ziemi zdobyłem. Mogę teraz spaść stąd. Super. Tyle mam do powiedzenia wam, wygłupia ropuchy. Spadam stąd. Nic tu po mnie.
Zesrane, kurde, żabiska! Dajcie mi spokój. Gdzie tu można było użyć tej runy? Halo? Dobra, mamy to. Nie zauważyłem tej ścieżki. Zawsze zapominam o tym. Ten poziom to jest trochę taki labirynt, powiem wam szczerze. Nikt nie może wejść. Demony mroku zostały uwięzione w środku. Odizolowane od świata dobra i światłości. Do czasu, gdy otworzy się ziemia. Nikt, nawet mroczny władca Zarok, nie może uwolnić ich bez mrocznego artefaktu. Odejdź stąd, albo podzielisz ich los. No ciekaw jestem, co to jest za artefakt. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie po krótkim cięciu. Znaczy dla was to jest cięcie, dla mnie to też w pewnym sensie cięcie jest. Aczkolwiek dla was to jest dalsza część filmu, a dla mnie to dosłownie minięte praktycznie 24 godziny, ponieważ w chwili, kiedy to nagrywam, jest 30 września i dosłownie minął jeden dzień od ostatniej nagrywki, gdzie to żeśmy byli właśnie sobie na zaczarowanej ziemi i powiem wam, że troszeczkę walnąłem babola, ponieważ fabularnie powinniśmy najpierw tutaj iść, do śpiącej wioski, dlatego że tam mamy jedną rzecz do zdobycia i udamy się tam w trybie natychmiastowym. Po prostu zapomniałem kompletnie o tym, że najpierw na śpiącą wioskę powinno się iść. To miasto było kiedyś takie żywe. Co jest tego przeciwieństwem? Martwe? Tak. Właśnie takie jest teraz to miasto. No, dobry opis. Nie powiem, że nie. Tak więc tutaj polecimy sobie, myślę, że króciutko, ponieważ ten poziom nie jest w sumie jakiś super długi. Ogólnie dopiero gdzieś tak w połowę gry. O kurde, ale ty żeś się zdenerwował, panie kolego. Co tu mogę powiedzieć? Tak, no, w połowę gry dopiero zacznie się jakby to delikatnie długi. Biedni wieśniacy, mistrz ich opętał. Nie możesz ich skrzywdzić, ale skrzywdź strażników, którzy szukają niezwykle potężnego przedmiotu. No, mogę? Mogę? Czy będzie mi znowu przeszkadzane? W połowę gry dopiero zaczną się tak delikatnie dłuższe poziomy, to chciałem powiedzieć. Ale dobra, co ja tutaj sądzę o tej śpiącej wiosce? No jest to dosyć interesujący poziom i dlaczego, pewnie się spytacie. Otóż mamy tutaj właśnie tych ludzi, którzy nas teraz będą atakować. Jak dobrze pamiętacie, Zarok ich, można by powiedzieć, trochę zaczarował, przez co oni wszyscy chcą mi zrobić kukumamuniu. Otóż, my nie możemy im nic zrobić. Dlaczego? Pewnie się zapytacie. Z prostego powodu. My mamy już na start, z tego co widziałem, chyba 50% kielicha? Dobrze widziałem? 61. Jeśli my im coś zaczniemy robić, to wtedy niestety, ale będziemy tracili, no, duszę z kielicha. No właśnie, pierwszy game over. No właśnie tak. Nie sądziłem, że doczekam tego momentu prawie w połowie gry. Świetnie, po prostu kurwa świetnie. No, teraz jestem sam. Nikt mi nie będzie przeszkadzał, chyba. O właśnie. O właśnie tak. O właśnie tak, moi drodzy. Trzeba teraz zbrać tę runę i lecimy z koksem. Tutaj widzę, że małe dziewczynki latają z siekierą, z kosą, whatever, co oni tu mają. Nie rozumiem. W
W każdym razie jesteśmy se teraz... Wow! E! Dobra, zdobyto formę krzyża, elegancko. Ale co tu się dzieje? Kurde, proszę mnie tu nie atakować, halo. Ja tu nic nikomu nie zrobiłem. Powiem wam szczerze, że jak byłem mały, to ten poziom trochę sprawiał mi problem. A to dlatego, że... no nie ogarnąłem tego, że nie mogę atakować tutaj właśnie tych opętanych ludzi. Przez co, no wydawało mi się niestety, że dostanę za nich duszę. A tu niestety taki, jak to się mówi, babo placek. Masz ci babo placek, dosłownie. Teraz gdzie ta forma krzyża powinna być? Ona chyba tu powinna być, no nie? Tak mi się wydaje. Nie możesz używać przedmiotu. Jak nie, ale ona powinna tu być. Dobra, nieważne, potem to ogarnę sobie. No mówię, ja tutaj gram bardzo z pamięciówki, dlatego niektóre rzeczy mogą mi się trochę pokićkać. Ale zobaczymy, zobaczymy. Tu w ogóle wszystko jest pozamykane. W ogóle bardzo soundtrackowo lubię ten poziom, jak i graficznie. Wszystko to stoi na dosyć wysokim poziomie. I czekajcie chwilkę. O. Dobra, wszystko jest normalnie, bo już się trochę obawiałem, że wróciło mi to do poprzednich ustawień, gdzie grę miałem dosłownie tak ociupinkę podgłośnioną, tak ociupinkę. Runa księżyca. My nie mamy runy księżyca, niestety.